Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie i za przyjęcie tego zaproszenia. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. No i cóż, zapraszam na najnowszy muzykal Teatru Nasz. Tym razem przygotowaliśmy muzykal pod tytułem Eni. Muzykal, który Państwo zobaczycie, trwa 90 minut. Będzie miał jedną przerwę, podczas której tradycyjnie zapraszamy na korytarz na słodki poczęstunek. I cóż, życzę Państwu miłych wrażeń, dobrej zabawy i aktorzy mi prosili, żeby przekazać, że brawa w każdym miejscu mile widziane. Mama! Mamusiu! Zamknij się! Czy nikt tu nie da pospać? Mama! Mamusiu! Powiedziałam, zamknij się, Moni! A przestań tarmosić to biedne dziecko! Ona nic ci nie zrobiła! Ona mnie ciągle budzi! Nie, to ty nas stale budzisz! To nie ja! To właśnie ty! A tak? Myślisz, że jesteś silny jak Dempsey? A ty sama prosiła o guza! Ty! Ja cię proszę! Uspokójcie się obydwie! Wracać do łóżek! Chcecie, żeby tu przyszła panna Hennigan? Mama! Mamusiu! Zapamiętaj! My nie mamy rodziców! Jesteśmy sierotami! Nieprawda! Ja mam! Moi rodzice żyją i przyjadą po mnie! Już dobrze, Molly. Eni jest przy tobie. To był tylko sen, kochanie. A teraz powinnaś już wracać do spania. Jest 3 rano. Eni, przeczytaj mi swój list. Moi rodzice są w domu? Proszę. Dobrze, Molly. Zostawiliśmy naszą małą ukochaną. Ma na imię Eni. Urodziła się 28 października. Wrócimy po nią wkrótce. Zostawiliśmy połowę srebrnego medalionu na jej szyi, a drugą zostawiliśmy. Po to, by kiedy po nią wrócimy, wszyscy wiedzieli, że jest naszym dzieckiem. Proszę śmieją. Porządku! Chcesz iść pod zębami, ustaw się bez! Zostaw to życie.
To jest... lekarz. W takim razie musisz być bardzo chora. Ty z Markulą. A teraz za błazynadę tej małej wysprzątacie te nory, aby śniła. Ale jest czwarta rano. Ja wiem. Dlatego klękajcie na te swoje kościste kolana i natychmiast zabierajcie się do roboty. Ta nora ma lśnić jak szczyt budynku Chersleya. Tak, panno Hennigan. Nigdy nie pojmę tego, dlaczego dzieci chcą być sierotami. Ciężkie życie mamy tu, ciężkie życie mamy tu. Jak buziaka ostry ból, zamiast cukru miecz i sól. Jaki ciężki los, nawet nie poskarżysz się. Raz losu musisz zjeść, nosisz barhan. Szczęście ma, Nowy Jork już prawie zna.
2 za 10 centówek, 2 za 5 centówek. Jabłka, jabłka. Przepraszam pana, szukam moich rodziców. Czy zna pan kogoś albo widział, kto wygląda jak ja? Nie. Jabłka, jabłka. 2 za 10 centówek, 2 za 5 centówek. Jabłka, jabłka. Pięknie pachną. Jeszcze lepiej smakują. Chciałabym mieć 10 centów. Wiesz co, dziecko? Dziękuję. Hej, Eddie, pomóż mi. Jasne. Gliny, gliny, uważajcie. A zostawcie nas, wyparszywce. To i ja tam. Dupa jest gotowa? Cierpliwości, cierpliwości. Ustąpić drogi dla Johna D. Rockefellera. Jak dziś poszło? 7 milionów ludzi w tym mieście. I nie może sprzedać ani jednego parszywego jabłka. Przepraszam państwa, szukam moich rodziców. Czy znają państwo albo widzieli kogoś, kto wygląda jak ja? Nie ja, dziecko. Panie i panowie, zupa gotowa. Hej, dziecko, nie jesteś głodna? Nie, dziękuję. Chodź, chodź, dziecko, widzę, że jesteś głodna. Dziękuję, proszę pani. Hej, dziecko, a co ty robisz sama o tej porze w nocy? Szukam mojej mamy i taty. Od jak dawna ich szukasz? 11 lat. Dziecko, najwyższy czas już odpuścić. Nie, ja zamierzam ich odnaleźć. Oto coś, czego szukam od 1928. Co? Optymizm. Optymizm? A z jakiego powodu mamy być optymistami? Właśnie, życie to tylko koszmar. A więc obudźcie się z waszego koszmaru. Puste kieszenie. Macie przynajmniej kieszenie. Na snudze palce. Na szczęście wkładacie je do pustych kieszeni. Gazety zamiast kocy. Możecie czytać w łóżku. Dziecko, powinnaś być politykiem. Tak, powinnaś konkurować Rooseveltem. Nie skończę w domu wariatu!
aż ty świata zniknie ten nad nogami w porcie. Jedna myszka. Sama? Tylko w tym cieniutkim sweterku? Mam nadzieję, że się nie przeziębiłaś, ani nie złapałaś grypy. Jeszcze raz bardzo panom dziękuję. Taki nasz obowiązek. A ty, nie pozwól mi jeszcze kiedyś usłyszał, że uciekłaś od tej miłej pani. Ale ona nie... Jeszcze raz bardzo panom dziękuję. Miłego dnia. A teraz zażądam twojej głowy! A następny raz, kiedy stąd wyjdziesz, to będzie w roku 1953! Czyli za 20 lat! Zadowolona się wróciłam, he? Tak, panno Henigen. Kłamczucha! Czego zawsze uczyłam? Nigdy nie kłam, panno Henigen. Za to, co zrobiłaś, mogą się zacząć interesować! Rada sierot może zacząć tu męczyć! Obiecuję ci za to! Zapłacisz! Tak? Dzień dobry. Czy to pan na Henigen? Tak. Oto dobrze, jestem Grace Farrell. I nowojorska rada do spraw sierot. Ja wszystko pani wyjaśnię. Rozumie pani, to jest właśnie Annie. Ona uciekła z praniem należącym do Matesa. Ja wiem, że powinna zadzwonić do pana Donateliego, a nie do policji, ale to naprawdę nie była moja wina. Panno Henigen, ja nie rozumiem, o czym pani mówi. Dobrze, rozumiem. Jeżeli to jest jakiś kosmetyk, który pani nielegalnie handluje, nie potrzebuje żadnych. Panno Henigen, ja nie handluję niczym. Jestem prywatną sekretarką pana Oliwiera Warbucksa. Oliwiera Warbucksa? Tego Oliwiera Warbucksa? Tego Oliwiera Warbucksa. Podoba mi się ten kapelusz. Proszę sobie usiąść. Czytałam w rubryce Wainchella, że Oliwier Warbucks jest najbogatszym na świecie nieżonatym mężczyzną. O, nie wiedziałam, nie szta Wainchella. Panno Henigen, pan Warbucks zdecydował, że zaprosi sierotę, aby spędziła z nim święta Bożego Narodzenia u niego w domu. Sierotę? Tak, sierotę. Ja jestem sierotą! Będę pięć minut! Na przykład takie jak ta dziewczynka? Świetnie, jestem dzieckiem i sierotą! Nie. Annie nie jest sierotą. To jest moja córeczka. Czyżby? Tak. Annie, podejdź tu. Annie, czy chciałabyś spędzić święta Bożego Narodzenia w domu pana Warbucksa? Ojej, bardzo bym chciała, naprawdę bardzo bym chciała. Momencik, proszę zaczekać. Może wziąć pani każdą sierotę z sierocińca. Ale nie Annie. Zakładam, panno Henigen, że jesteś do wyjaśnienia z tą całą sprawą z koszem na pranie i policją. Może powinnam wezwać pana Dlatego, Pana wesołych świąt! Proszę podpisać to. Podpiszę! Ze mną łatwo się dogadać. Chcecie, Annie? Proszę bardzo. Chcemy, Annie. Więc dostaniecie Annie. Więc jeśli podasz jej płaszcz, to zabiorę ją od razu. Płaszcz? Ona nie ma płaszcza. Nie szkodzi, kupimy jej. Dostanę płaszcz! Dostanę płaszcz! Pójdziemy do Bergdorfa i kupimy ci ciepły zimowy płaszcz. Nie mogę w to uwierzyć! Ona nie może w to uwierzyć? Ona nie może w to uwierzyć! Chodź, kochanie, limuzyna pana Urbaka już czeka na zewnątrz. Limuzyna! Pa, dzieciaki, wychodzę na śmietanę, napiszę do was. Pa, dzieciaki! Do widzenia, panno Henigen. I pozdrawiam serdecznie. Tak, pozdrawiam świątecznie.
niespodzianki. Witamy w domu, panie Warbucks. Jak podróż? Co za koszmar. Moje fabryki padają. Dzwonił prezydent Roosevelt. Będzie jeszcze dzwonił z Białego Domu. Ktoś ty? Jestem Annie. I co tu robisz? Klasać, ja mam pisała. Annie. Panie Warbucks jest sierotą, która zostanie z nami na święta. Sierota? Ale to nie chłopiec! Sieroty to chłopcy! Proszę wybaczyć, proszę pana, ale pan powiedział sierota, więc wybrałam dziewczynkę. Nie szkodzi, proszę pana. Może mnie pan wymienić. Podoba mi się pański dom. Jest taki wielki. Panno Hennigan. O, Farrell. Jak wcześnie, tylko tydzień. Czyż Warbucks miał już dość Annie? Ależ nie, wprost przeciwnie. Pan Warbucks jest wręcz zachwycony Annie, a ona bawi się jak nigdy w życiu. Jak miło. Tak, ona i pan Warbucks są wręcz nierozłączni. Wszędzie chodzą razem. Do Roxy, na giełdę. A, i byłabym zapomniała. Zgadnij, gdzie wczoraj jedli lunch? W Waldorfa? W automacie. Na automacie. Bardzo jej się spodobał jej nowy płaszcz. W ogóle go nie zdejmuje. Nigdy? Nigdy. Panno Hennigan, wiem, że jest pani zajęta. Auć! A ta gnida to była moja. Ale proszę podpisać to i odesłać do pana Plateliego z Rady do Spraw Sierot. Później niż na 10:00 jutro rano. Po co? Ponieważ pan Warbucks jest tak zajęty Annie, że zgadnij co? Co? On chce ją adoptować. Co? Daj mi zrozumieć tę cudowną wiadomość. Annie będzie córką Warbucksa. Milionera. O nie. Miliardera. Miliardera. Pan Warbucks poprosił, abym ci osobiście przekazała, że Annie tu nie wróci nigdy. Mogę na momencie cię przeprosić? Tak. Masz jeszcze jakieś cudowne wiadomości? Wspominałam już o płaszczu, prawda? Tak, wspominałaś o płaszczu. W takim razie dobrego dnia, panno Hennigan. Tak, dobrego dnia. I wesołych świąt. Wesołych świąt. Ups, przepraszam, Bobby. O, hej, siostrzyczko. Kopę lat się nie widzieliśmy. Rooster? Nieszczęścia chodzą parami. Wypuścili cię już z Sing Sing? Wyszedłem 6 miesięcy wcześniej za dobre sprawowanie. Ta, jasne. Co to było tym razem? A, pewien stary pryk z Yonkers powiedział, że wyłudziłem od niego 1100 dolców. Ciekawe, czemu tak powiedział. Bo Rooster wyłudził od niego te 1100 dolców. Ach, Lil. To prawda. Siostro, pozwól, że przedstawię ci moją przyjaciółkę z... Jersey City. Panna Lily, Seth Regis. Nazywam się tak jak hotel, ale śmieszne. Czyż nie jesteś zachwycona Lili, siostrzyczko? Tak, oszalałam na jej punkcie. Zrób dla mnie przysługę. Cokolwiek poprosić. Idź stąd i weź ze sobą ten Seth Regis. Tak, daj spokój, siostro. Zgoda, przyszedłeś po kolejną jałmużnę. Nie, dostałem 80 dolców poczną, czwarte. Więc potrzebuję 10, aby po prostu przetrwać. Nawet 5-centówki na metro ci nie dam, Rooster. Piątaka, Agatko? Zapomnij! Ja postępuję jak trzeba. Stałe wynagrodzenie, darmowe jedzenie, darmowy gaz i prąd. Ja postępuję właściwie. No dobrze. A kim była ta blondynka, na którą wpadłem, jak tu wchodziłem? Wyglądała, jakby miała trochę dolarów. To sekretarka Oliviera Warbucks. Tego
Oliwiera Madbaxa? Milionera? Nie, miliardera. A czego ona tu szuka? Przyniosła mi cudowną wiadomość, że Eli, jedna z sierot z tego sierocińca. Boże, jak ja nienawidzę tego dziecka! Zostanie adoptowana przez Warbucksa. To paskudne dziecko będzie mieć wszystko! Rozumiecie? Wszystko! Mizerna sierota żyjąca w dostatku. To nie może być fair. Nie jest. To jak będzie? Dasz piątaka? Zapomnij! Ach, siostro, jesteś taka sama jak ja. Podła, wstrętna, nędzna, parszywa. Powiedz mi, Agatko, jak powiedzieć Hengenu mogło tak skończyć? Wciąż pamiętam, jak nieboszka nasza matka śpiewała często piosenkę tę. Dzieci my gdzieś na świecie czeka gratka, zdobądźcie ją. Urodziłem się w bardzo biednej rodzinie. W dziewczynstwo z Hell's Kitchen. Dokładnie tutaj, w Nowym Jorku. Obydwoje rodzice umarli, zanim skończyłem 10 lat. I pewnego dnia obiecałem sobie, że będę bogaty. Bardzo bogaty. To był dobry pomysł. Miałem 23 lata, zarobiłem pierwszy milion. Potem, 10 lat później, obróciłem to w 100 milionów. Rany. Ile to było wtedy pieniędzy? W każdym razie, zarabianie pieniędzy jest czymś, czemu się tak cholernie poświęciłem i muszę ci jednocześnie powiedzieć, Eli, że byłem bezlitosny dla tych, przez których musiałem się przebić, by dostać się na szczyt. Ale z czasem zrozumiałem coś ważnego. Nieważne, ile masz Rembrandtów czy Rolls Royce'ów, jeśli nie masz z kim dzielić życia,
jeśli jesteś samotny i tak naprawdę bardzo biedny. Rozumiesz, o czym próbuję mówić? Jasne. Dobrze. Tak jak? Nie domyślam się. Vera. Byłem wczoraj u Tiffany'ego i przyniosłem tę rzecz dla ciebie. Olety, dziękuję panie Warbucks. Jest pan dla mnie taki miły. To jest srebrny medalion, Emi. Zauważyłem ten stary, zniszczony, który zawsze nosisz. Pomyślałem sobie, dam temu dziecku ładny nowy medalion. Dziękuję panie Warbucks. Teraz możesz już zdjąć ten stary... Nie! Nie, proszę, nie! Ten medalion moja matka i mój ojciec zostawili go ze mną, gdy zostawili mnie w sierocińcu. I ja wiem, będąc tu z panem na święta, jestem naprawdę szczęśliwa, ale nie wiem, jak to powiedzieć. Jedyną rzecz, którą pragnę na świecie bardziej niż cokolwiek, to znaleźć moją matkę i ojca i być jak inne dzieci z własnymi rodzicami! Spokojnie, ja znajdę ich dla ciebie, ja znajdę twoich rodziców dla ciebie. Brandy! Może dam mi Brandy! Nie Brandy! Panno Emi, widzisz, jeśli jest ktoś, kto jest w stanie znaleźć twoich rodziców, to właśnie pan Warbucks. Pan Warbucks znajdzie swoją matkę i ojca, nawet jeśli miałbym poruszyć wszystkie polityczne kręgi, nie włączając Białego Domu. I Ligi Narodów. J. Edgar? Warbucks. Chcę 50 z twoich najlepszych agentów. Dzień, tydzień, miesiąc, tak długo jak będzie trzeba. Wyszli ich na urlop, a ja za to zapłacę. Pokryję wszystkie koszty. Kiedy mogę ich mieć? Jutro rano? Dobrze. O, i Jane. Chcę też Eliota. Dobrze, w takim razie odsuń go od sprawy Al Capone. Hip, hip! Hura! Eni. Ale panie Warbucks, ja właśnie powiedziałem... Zrozumiałem. Ale to może być najlepszy trop. Dzięki FBI dowiemy się, gdzie to zostało wyprodukowane. A potem kto to kupił? To może niech FBI weźmie jeszcze mój liścik. Posłuchaj, Eli. Może już za parę dni zobaczysz się ze swoimi rodzicami. Naprawdę? Naprawdę. Mogę napisać do koleżanek? Proszę. Dziękuję. Podziękować. To ja dziękuję. Pamiętajcie, że Oliver Warbucks ofiaruje 50 tysięcy ludziom, którzy udowodnią, że są rodzicami Eni. Tak, i słowa dotrzymam. Lecz czego zawsze braknie ci, gdyby ci uśmiech znikł. I choć byś miał wytworny strój, wyglądał jak kur, to pewnie zawsze zgryza masz, gdy szara twarz. Co na buzi masz, a nie czy nosisz płaszcz.
się? Bo Eni była w radio, a na jej rodziców czeka nagroda. Dostaną 50 tysięcy dolarów. Kupa szmalu. Wspaniale. Tak. Natychmiast zabierajcie się do roboty. Ma to być wysprzątane. Tak, panno Henike. A zaraz potem do łóżek. A kolacja? Co? Nie dostałyśmy. Wiedziałam, że będziecie niegrzeczne, więc ukarałam was z góry. I ja zdam Henike. 50 tysięcy dolarów. Boże, nienawidzę jej tak, jakbym była jej matką. Przepraszam. Pukaliśmy, ale nikt nie odpowiedział. Czy to pani prowadzi tutejszy sierociniec? Tak. Och, Ralf, boję się. Coś jej się mogło stać. Cicho, Shirley. Wszystko będzie dobrze. Ona będzie tu i będzie znowu nasza. Przepraszam. Czego chcecie? Mieliśmy wtedy straszliwe kłopoty. Nie wiedzieliśmy, co robić. Musieliśmy zostawić dziecko tutaj, na pierwszym schodku. Naszą dziewczynkę. Naszą Eni. Eni? Wy jesteście rodzicami Eni. Proszę, czy nic jej się nie stało? Nie mogę w to uwierzyć. Rodzice Eni? Ha, nabrałem cię, siostrzyczko. Rufer! Nabrałem cię. Nie przypuszczałam, że to ty. Nabrałem cię, Agatko, a my nabierzemy także Warbaxa. Dostaniemy 50 tysięcy kawałków. To będzie najlepszy szwindel w dziejach wszechczasów. Znam gościa z więzienia, który może załatwić fałszywy akt urodzenia i wszystkie papiery, jakie tylko zechcesz. Ale potrzebujemy twojej pomocy. Chodzi o szczegóły o Eni, które mogą nam pomóc tego dokonać. Jasne, mogłabym wam pomóc. Bardzo. Ale co ja z tego będę mieć? Jedna trzecia, Agatko. Połowa. Połowa? Połowa. Okej, 25 tysiaków dla ciebie, ale musimy to zrobić szybko. Trochę zamieszania i zbierajmy się z tego marnego miasta. Zgoda, ale co później zrobimy z tym dzieckiem? To żaden problem. Kiedy Rooster chce, żeby coś zniknęło, to znika. Na dobre. Rooster! Ach, daj spokój, Agatko. Jak tylko dostaniemy 50 kawałków, to zwijamy się z tego marnego miasta. Życie. Shirley, spójrz, tam jest nasza Eni. Nasza dziewczynka.
Kim wy jesteście? Kochani, jesteśmy z moimi rodzicami. Ralph i Shirley Maggie. Słodziutka. Cukiereczek. Annie Maggie? Mieliśmy wtedy straszliwe kłopoty. Nie wiedzieliśmy, co robić. I pewien człowiek dał nam szansę w Kanadzie, na jego farmie. Nie zgodził się na dzieci. Kochaliśmy cię, Annie, ale musieliśmy cię na trochę zostawić. 11 lat to więcej niż trochę. To wzruszająca opowieść, ale... Rozumiem. Chcą państwo zobaczyć jakiś dokument. Oto nasze prawo jazdy i akt urodzenia Annie. Wygląda w porządku. 28 października 1922 rok. To są moje urodziny. Taka jest data na liściku. Ale brak mi pewności. Musicie nam wierzyć. Zaoszczędziliśmy trochę i przyjechaliśmy dziś po południu. Udaliśmy się prosto do sierocińca. A tam pewna urocza kobieta powiedziała nam, że Annie jest tutaj. Wciąż nie mogę uwierzyć, że odnaleźliśmy nasze dziecko. Proszę państwa, jeszcze coś. Och, w sierocińcach wszyscy kradną. Pewnie nie masz tego, co ci daliśmy. Połówkę srebrnego medalionu. Masz może drugą połówkę? Nosi go! Panie Macz! A pieniądze? Zapłacę za to, że się pan nią zajął. Nie mamy wiele, ale... Nie wiedzieli państwo, że pan Warbucks ofiaruje 50 tysięcy dolarów ludziom, którzy udowodnią, że są rodzicami Annie? Tak? Nie chcemy pieniędzy. Tak? Tak! Nie chcemy. Chodź, Annie. A nie będziecie mieli państwo nic przeciwko, jeśli Annie zostanie z nami do jutra. Do Bożego Narodzenia. A jutro przyjdziecie, żeby zabrać Annie i czek. Jutro? Jakiś problem? Nie, nie. Jak pan woli. Tak myślę, że powinniśmy już wrócić do naszego hotelu. Pani! Pa, tato! Pa, mamo! Pa, kochanie! Wspaniała wiadomość. Annie odnalazła swoich rodziców. Panie i panowie, wznoszę toast za Annie Macz! Za Annie Macz! Wesołych świąt! Wesołych świąt! No, koltanie, iście świąteczne! Dobry wieczór, panie prezydencie. Straciłem ją. Straciłem moją Annie. Panie prezydencie. Franklin. Mów mi, Franklin. Franklin. Potrzebuję twojej pomocy. Oczywiście, Oliwierze. Czym tylko będę mógł pomóc. Thank you.
Nie spaliśmy całą noc, kochanie. Eni, czy wiesz, że prezydent Roosevelt jest tutaj? Naprawdę? Posłuchaj, muszę powiedzieć ci coś bardzo ważnego. Ale pomoże mi w tym pan prezydent. Wesołych świąt, Eni. Wesołych świąt! Miło mi cię poznać, dużo o tobie słyszałem. Franklin. Eni, wczesnym rankiem. Dyrektor Hoover z FBI zatelegrafował do mnie z bardzo smutną wiadomością. Dzięki dokumentom i odręcznemu pismu na twoim liściku udało się określić tożsamość twoich rodziców. To już wiemy, pan i pani Magic. Nie, kochanie. Oni nie są twoimi rodzicami. Twoimi rodzicami byli David i Margaret Bennett. David i Margaret Bennett? Gdzie oni są? Eni... Eni, twoja matka i twój ojciec, oni odeszli dawno temu. Czyli chce pan powiedzieć, że oni nie żyją? Tak, kochanie. Czyli jestem sierotą mimo wszystko. Tak jak inne dzieci z sierocińca. Więc kim do licha są Ralph i Shirley Magee? Zuch dziewczyna! Kim do licha są Ralph i Shirley Magee? Świadectwo urodzenia mogło być łatwo sfałszowane. No tak. Ale rzecz w tym, skąd wiedzieli o medalionie? Medalion! To klucz do zagadki! Ale o medalionie wiedziałem tylko ja. I Grace. I FBI. I panna Hennigan. Panna Hennigan i dzieci z sierocińca. O, więc pan jest tym Olivierem von Paxem, prawda? Wiele o panu słyszałam. A, tak, panna Hennigan, jestem zachwycony, że mogę panią poznać. Ja również. Pozwoli pani, że przedstawię pani prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franklin Roosevelt. Tak, jasne. Cześć dziewczyny! Cześć! To są prezenty dla was. Proszę pana. Tak. To właśnie nadeszło z FBI. Teraz wszystko pasuje. Eni, podejdź i spójrz na to. Ale heca, i ktoś by zgadł. Pokaż to panu prezydentowi. Pan i pani Medzi. Prowadź ich, Drake. Z przyjemnością. Dzień dobry. Dzień dobry. I wesołych świąt dla wszystkich. Wesołych świąt. Wesołych, wesołych. Bardzo wesołych. Dziękuję ci, Drake. Świąt. Cześć, mamo, cześć, tato. Witaj, kochanie. Nie chcemy robić państwu kłopotów. Święta i w ogóle. Przyszliśmy tylko zabrać Eni i walizkę. I czek. Tak, tak, czek. Byłbym zapomniał. Proszę, oto czek. Potwierdzony? Proszę sprawdzić. Czek wystawiony na kaziciela Ralpha Medzi, gra skończona. Gra skończona? Tak. Gra skończona, Danielu Hennigan. Znany także jako... Roster Hennigan, znany jako Ralph Madge, albo Danny the Deep. Pa mamo, pa tato. Odprowadź proszę tych oszustów do wyjścia. Cały dom otoczony już jest policją. I jeszcze tę panią. Mnie? Ale ja do wczoraj nie znałam tych dwojga. Daj spokój, jak gato! Tak, siostro, jeżeli ja i jej zostaliśmy wrobieni, to ty też. Ale ja nic nie zrobiłam i ja zawsze byłam. Już koniec. Eni, powiedz im, jaka ja byłam dla ciebie dobra i miła. Ale ja nie mogę. Pamiętam, jak nas pani uczyła. Nigdy nie kłam. Twoje dni są policzone. Nigdy nas nie lubiłam, muszę mnie to nie wyjdzie. Eni! Chcemy poznać twoje koleżanki. Dziewczyny!
To jest panna Grace Farrell. Dzień dobry. Witajcie, dzieci. To jest pan Olivier Warbucks. Dzień dobry. Dzień dobry. A to prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Roosevelt. Dzień dobry. Witajcie, dzieci. Panna Hennigan odeszła na zawsze. Nie będziecie musiały pracować. Proponuję, aby każda z was została adoptowana przez przyzwoitych ludzi. Będziecie chodzić do szkoły. Obrzydliwe! Teraz pokażcie mi, co dostałyście pod choinkę. Amy! To dla nas początek nowego życia. Ale... mówiąc o nowym życiu... mam na myśli wesprzeć. Kocham cię, tato! Wierzę, że tu nie chcę.